jest masa różnych tematów. I one są oczywiście bardzo wszystkie ważne. One niektóre, jeżeli zatrybią w pewnych momentach, no powiedzmy, że ktoś tam to weźmie, gdzieś tam sobie zrobi jakiś temat. Widzę tutaj też, że... Czyli obserwuję, powiedzmy, nie żebym tam obserwowała innych, bo oni tam sobie mogą nagrywać też te tematy, ale ludzie, czyli tutaj mi chodzi głównie o też frustrację ludzi. Czyli mi nie chodzi o to, że ktoś tam coś tam się wypowie, tylko o frustrację ludzi i oni potem przychodzą i na przykład wywalają to w jakiś tam sposób albo mają jakiś problem z tym. Co prawda, to nie jest mój problem, ja mam na przykład na to inne zdanie, ale jednak jest to ważne. I teraz są pewnego rodzaju zniekształcenia, to znaczy one są związane na przykład ze złą informacją albo ludziom się wydaje, że na przykład jak są tutaj, czyli cały czas jakby... Czyli to jest bardzo proste. Urodziłeś się, masz jakąś tam sytuację wokół siebie i tak dalej. Możesz również słuchać, czyli podsumowuję to, co do tej pory powiedziałam. Możesz oczywiście to jakoś sobie przekształcić, odrzucić, nie wiem. Tutaj jest trudne w tym momencie też odrzucanie negatywnych treści, zauważyłam. Czyli jest bardzo trudna sytuacja jakby dla ludzi, którzy trochę już mają coś tam pootwierane. I głównie im wpadają negatywne rzeczy, czyli widzą również tak zwane treści końcowe, jakieś takie katastroficzne elementy, jakieś znajdują się na poziomie astralnym i tak dalej. Astral z kolei, ten sławny astral, on nie zawsze musi być jakby twoim jakby elementem wyrównania, czyli ty tam wcale nie musisz jakby być, ale w związku z czym, że się znalazłeś w danym momencie swojego kontinuum, mogłeś na przykład zawędrować tam. I to jest na przykład zupełnie bez sensu. Chodzi mi o to, żeby też jak najwięcej osób umiało opanowywać treści negatywne, które im do głowy wpada. Ją. I teraz tutaj odniosę się do takiego czegoś, że na tym polu też jest bardzo dużo takich rzeczy, które nie do końca są jakby prawidłowe. I teraz jedną z rzeczy, które, bo też często byłam o to pytana, co jest po śmierci w ogóle, co ja tam mogę na ten temat powiedzieć i tak dalej. No i że tam powiedzmy, że masz jakby wybór, że po śmierci możesz na przykład stwierdzić, że wracasz do domu. Powiedz mi, co to jest wrócić do domu po śmierci? Czy ty w ogóle masz jakieś myślenie na ten temat? Ja bym tak nie używał takiego sformułowania. A co? Nie wiem. No ale co, jak ty to rozumiesz, wrócić do domu? Może warto by się było zapytać tych, którzy to wypowiadają. Bo no oni właśnie. Coś mają na myśli, ja tego nie wypowiadam i nie mam nic na myśli. Musiałbym coś dopiero wymyśleć. I tutaj co ktoś myśli o tym, mówiąc coś takiego? No właśnie, teraz tutaj chciałam się odnieść do tego, bo tak jakby troszeczkę zmienię, może możesz, tylko nie wypij mi wszystkiego. Teraz tutaj odnośnie tego sformułowania, ono jest też w sumie dość i nieprawdziwe, i takie bardzo zwodnicze. Wracam do tego, że urodziliśmy się tutaj, wszyscy mamy jakieś tam swoje doświadczenia, możemy z tego skorzystać, mamy tego bardzo dużo w tym momencie, więc jak nie za bardzo wiesz, o co chodzi, no to stąpasz po różnych jakby treściach. Ja już powiedziałam, że to, czyli jak tutaj jesteś na tym kanale, to jesteś chyba na właściwym kanale, z najwłaściwszych kanałów. I tak to będę uważać, że to jest jakby prawidłowe. I teraz po śmierci generalnie, czyli jak już tam się w pewnym momencie jakby znajdziesz, to tak zwane światło, które widzisz, no to też nie jest nic dobrego. Tutaj wyjaśnię, że jeżeli widzimy światło, to zazwyczaj nie mamy barda pomiędzy życiem a śmiercią i widzimy już kanał rodny. Światło jest czymś takim, nic więcej. Tutaj żadne boskie elementy, to po prostu już wchodzisz jakby w następne ciało, więc nie jest to specjalnie komfortowe,
ponieważ twoja dusza generalnie nie ma czasu na uporządkowanie zdarzeń. I teraz tutaj tak zwany wybór nie istnieje. Tu jest za mały i za krótki czas i że nawet nie możesz jakby... Tam, w tym momencie również po śmierci nie ma za bardzo jakby czasu na to. Tutaj jest bardzo dużo tak zwanych łowców dusz, czyli na kanałach również innych. Jest dużo łowców dusz, którzy też zaciągają tą energię, czyli wkładając na przykład treści, które nie są dla ciebie dobre, a ty uwierzysz w coś. Czyli dla mnie najważniejszym jest, żebyś ty miał swoją autonomię. Żebyś wiedział na przykład, czy wiedziała, co ty tutaj robisz, jak to wygląda po śmierci, ale również przy pomocy tych słów, a nie włożonych elementów, które mogą cię na przykład przekształcić na tej drodze, czyli że ja tutaj będę coś kombinować. I teraz po śmierci generalnie może być też nic, bo wcale nie musisz jakby nigdzie pójść. Możesz być po prostu rozmontowany. Tutaj elementy rozmontowania, tak zwane, oczywiście istnieją i one głównie się zdarzą tym, którzy są jakby w dużych egregorach wiary. To będą jakby zlepki tak zwane plastelinowe, ja to tak nazywam, bo to po prostu się w jeden, no, że tak powiem, sklei i nie będzie możliwości, tam już nie ma indywidualności. I teraz element tak zwany pójść do domu, bo tutaj są te bajki o powrocie do innych ras. Ale do domu to prawdopodobnie mają na myśli źródło, albo Boga, albo coś takiego. Powrót do domu. Aha. No to tak wcale nie wygląda, bo to... Znaczy tutaj to jest tak wszystko jedno, jeżeli chodzi o to, to jeżeli by cię tam zlepiło, ale najważniejsze, żeby nie wracać jakby w reinkarnację. Ale tutaj odnośnie właśnie tej całej reinkarnacji, tego koła reinkarnacyjnego, jakby to nie nazwać, nie jest to takie proste. Dlatego, że system reinkarnacyjny i też ten cały element, powiedzmy, obrotowy, to tutaj, co wykonasz na przykład na Ziemi, to jest jakby najważniejsza część. Jak źle czegoś posłuchasz, to może ci się potem to jakby wrócić. I teraz system reinkarnacyjny, czyli koła reinkarnacyjnego, jest to element niestety przyczyny i skutku. Czyli to nie jest coś takiego, że ktoś cię tutaj jakby na siłę wkłada. Tutaj wszystko, co robisz do tego jakby czasu jakby przebywania, jest jakby sumą wszystkiego. Dlatego życie jest bardzo ważne. I każdy dzień to jest jakby... I teraz element na przykład wkładania sobie do głowy negatywnych treści jest generalnie bez sensu,